O, cześć! Witajcie w mojej kuchni. Dzisiaj będziemy mówić o gotowaniu. Czekaj chwilę, bo muszę iść po cukier. Okej, to skoro już tutaj jesteśmy, to zrobimy sobie dzisiaj konfiturę z żurawiny, która idealnie pasuje do mięs. Można też ją jeść na kanapce. Oraz syrop z owoców pigwowca, które się nadają idealnie do zimowej, ciepłej herbaty zamiast cytryny. Do przygotowania konfitury z żurawiny przyda nam się 0,5 kg owoców z żurawiny, 3/4 szklanki cukru, 1/3 szklanki przegotowanej wody i skórka otarta z cytryny oraz sok z połowy cytryny. Do wykonania tego przepisu można użyć świeżej żurawiny, ale jeśli dostaniecie taką mrożoną, to też możecie ją wykorzystać. Okej, to zabieramy się do roboty. Najpierw biorę żurawinę i muszę ją porządnie umyć. Po umyciu żurawiny zostawiamy ją do odcieknięcia, a teraz zajmiemy się skórką z cytryny. Skórkę należy wcześniej sparzyć, żeby pozbyć się bakterii, wirusów czy grzybów. Jeju, mam nadzieję, że sobie rąk nie poobcieram. Skórka już otarta, więc zajmiemy się teraz sokiem z cytryny. Biedna cytryna. Myślała, że to już koniec jej katuszy. Ale teraz dopiero się zacznie. Kochani, teraz musimy wycisnąć sok z połowy cytryny, a potem dodamy go do naszej konfitury. Żurawina ma działanie przeciwgrzybicze i przeciwbakteryjne. Jest skuteczna w walce z chorobami układu moczowego, wrzodami żołądka, a także niektórymi schorzeniami skóry. Teraz zrobimy syrop z wody i z cukru. I to będzie ta baza, na której powstanie nasza konfitura z żurawiny. I od razu mieszamy. Musimy cały czas mieszać, żeby nam się nie przypalił cukier. Okej, mamy już syrop. Teraz musimy chwileczkę go pogotować, kilka minut. Okej, nadszedł już czas, żeby dodać żurawiny do naszego syropu. Żurawina już pęka, niektóre owoce nawet już zaczęły się rozpadać. To jest najwyższy czas, żeby dodać skórkę i sok z cytryny. Konfiturę należy gotować do czasu, aż odparuje z niej większość wody. Myślę, że nasza jest już gotowa. Gorącą konfiturę z żurawiny przekładamy do słoiczka, zakręcamy słoiczek i odwracamy go do góry dnem. Przygotowaną w ten sposób żurawiną możemy cieszyć się jeszcze długie miesiące. Teraz zabierzemy się za owoce pigwowca. Zrobimy z nich syrop. Te nazbierałam u siebie w ogródku, ale możecie je kupić w warzywniaku. Pigwa jest źródłem witaminy C. Zawiera też mnóstwo witamin i składników mineralnych. Jest świetna w walce z przeziębieniem i grypą. Po umyciu możemy je teraz obrać. Obieranie owoców pigwowca nie należy do najłatwiejszych zadań. Jednak warto zadać sobie trochę trudu, żeby mieć naturalne leki na przeziębienie. Nie wiem, czy wiecie, że pigwowiec pochodzi z Azji Mniejszej. A podczas jego obierania możecie sobie wybrać jakiś temat do rozmyślań, bo trwa to dosyć długo. Witamy w naszym programie gościa specjalnego. Nasz reżyser Tomasz Zielonka. Wziął się za obróbkę pigwi. Dobra? Kwaśne, no.
Owoce musimy teraz pokroić i oddzielić od nich gniazda nasienne. Jeżeli tego nie zrobimy, cały nasz specjał będzie miał gorzki smak. Od owoców oddzieliliśmy już gniazda nasienne i pokroiliśmy je na drobniutkie kawałki. Teraz musimy je zważyć, żeby wiedzieć, ile dodać do nich cukru. Tyle, ile będą ważyły owoce, dokładnie tyle samo musimy dać cukru. Najpierw kładziemy pojemniczek, w którym będziemy ważyć. Trzeba go wytarować i wrzucamy owoce. Do słoiczka wsypujemy owoce do 3/4 jego objętości. Teraz nasze owoce zasypujemy cukrem. W ciągu 3 dni powinny puścić soki. Zasypane cukrem owoce zamykamy, potrząsamy słoiczkiem i odstawiamy w nasłonecznione miejsce. Pamiętajcie, by co jakiś czas, kilka razy dziennie przychodzić i nimi potrząsać. Wtedy puszczą najwięcej soku. Po całym dniu kuchennej roboty na herbatę z pigwą nabrałam ochoty. Jeśli podobało Wam się gotowanie na ekranie, dajcie łapkę w górę, kliknijcie dzwoneczek i subskrybujcie nasz kanał.